Witam Was, moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Xazax i przed Wami zestaw wskazówek dla początkującego gracza, który chciałby rozpocząć przygodę w lidze Betrayal, która zaczyna się już w piąteczek, moi kochani. To będą bardzo, bardzo podstawowe zasady dla początkujących, ale tych doświadczonych również zapraszam do przejrzenia materiału. Głównie po to, żeby wytknąć moje błędy, żeby mi coś doradzić więcej i żeby dopisać swoje wskazówki w komentarzach. I te najbardziej pomocne oczywiście zaserduszkuję, żeby pojawiły się jako priorytetowe na samej górze. I zaczniemy od opcji w grze. To nie jest pierwsza rzecz, którą będziecie robić generalnie, ale opcje w grze od razu na początku Wam tutaj pokażę. Głównie chodzi o tak, jeżeli chodzi o wyświetlanie, to najmniej awaryjnym jest Windowed Full Screen, ale to jest takie, wiecie, ja się na przykład z tym muszę zgodzić, bo streamuję i bardzo często gra mi się wywalała w innych trybach. Tutaj na razie nie ma żadnych problemów na tym trybie, tak więc to jest taka jedna mini rzecz. Jeżeli chodzi o tutaj o te wszystkie opcje, to tak, Auto Center Map, bardzo on jest wyłączony standardowo, bardzo, bardzo się go opłaca włączyć, bo kiedy biegamy sobie po mapce, jak widzimy, mamy tutaj nasz krzyżyk, poruszamy się razem z nim, to jest bardzo, bardzo intuicyjne, ale kiedy mapa jest duża i chcemy poszukać wyjścia, na strzałeczkach możemy sobie ją przesunąć. I kiedy nie mamy Auto Center Map włączonego, to później musimy wracać i szukać, gdzie dokładnie byliśmy, dokładnie na tej mapie. A niektóre mapy są tak narysowane brzydko, że ciężko nam będzie się w tym odnaleźć. A z opcją włączoną Auto Center Map, kiedy wciśniemy z powrotem tab, wracamy do scentrowanego miejsca. Bardzo proste, myślę, że 99% z Was to bez problemu ogarnie. Kolejna sprawa to jest Always Highlight. Jak widzicie, kiedy jest to wyłączone, nie mamy podświetlonych rzeczy, które możemy kliknąć, podnieść, nie mamy wyświetlonych NPC-ów i tak dalej. Kiedy mamy to włączone, wszystko mamy podświetlone i jest to bardzo, bardzo przydatna opcja. Na Z defaultowo mamy to przełączanie, możemy sobie przełączać bach, bach na Z. Tak więc bardzo, bardzo ciekawa sprawa, przydatna i pomocna. Kolejna sprawa to jest, nie bójcie się używania tego. Ja wiem, że na początku, jeżeli to włączycie, to będą Wam się wyświetlały wszystkie przedmioty, a będzie ich na początku bardzo dużo na ziemi leżało, dopóki nie zainstalujecie item filtra, do którego przejdziemy za chwilkę. Ok, wróćmy do opcji, w których to mamy kolejne show full descriptions, musimy mieć włączone. To są pełne opisy przedmiotów. Wyłączamy czaty. Oprócz gildyjnego czatu czy tam whisperów nam nie jest nic potrzebne. Ten główny czat, ten global, jest pełen troli i tam jest naprawdę... Nie czytajcie tego, co tam ludzie piszą. Te trade czaty, na razie Wam to wszystko nie jest potrzebne. Zostawcie sobie guild czata, żeby rozmawiać z gildią oraz ze znajomymi. Nie przejmujcie się tym czatem na początku. Show mini life bars of... on enemies i show mini life bar above you. To jest zajebista opcja, z którą się gra świetnie, bo widzimy nad mobkami ich paski życia i nad nami nasz pasek życia i man. Nie musimy zerkać tu i tu, nie musimy najeżdżać na mobki, żeby zobaczyć, ile mają życia. Bardzo, bardzo, bardzo jest to przydatne i uwierzcie mi, że docenicie tą opcję później, kiedy będziecie chcieli sprawdzić, ile bijecie DPS-u, mniej więcej, jak będą szybko schodzić te paski, no i ile zostało na bossie. Nie musimy szukać tego nigdzie na ekranie. Show clock, przydatne dosyć, jeżeli nie chcemy się za długo zagrać, no to zerkamy tylko sobie tutaj na zegarek. Dodatkową opcją jest Advanced Mod Descriptions. To musimy mieć włączone, żeby... jak widzicie, tutaj jest itemek, ale przy wciśnięciu alta możemy sobie zobaczyć, jakie są widełki, jakie są możliwości, ile mam modów dany item i jest to bardzo, bardzo ważna rzecz, którą no, musimy mieć włączoną. Defaultowo ona jest wyłączona, tak więc musicie mieć to włączone. No i tutaj później przechodzimy do właśnie item filtra, którego zaraz poruszymy, bo kolejnym krokiem są trzy programy, które warto mieć, a jeden, który dosłownie trzeba mieć. I jest to tak, item filter,
czyli filtr, który będzie nam pokazywał itemy, które są godne podniesienia, które są ważniejsze jedne od drugich, oraz ma on dodatkowe jeszcze opcje, w zależności na jakim poziomie rozwoju jesteśmy, co podnosić, a co nie podnosić. Niektóre on później po prostu wyłącza i w ogóle nam ich nie pokazuje, które, przedmiotów, które nam są w ogóle niepotrzebne. A wierzcie mi, że później, pod koniec nawet kampanii, już tego jest tyle nawalone na ziemi, że naprawdę się pogubimy bez tego filtra. Drugim programikiem jest Path of Building. Bardzo, bardzo, bardzo fajny programik, który pozwoli nam zaplanować build, rzucić sobie okiem na build, przeliczyć niektóre rzeczy, których gra nam nie pozwoli przeliczyć, czy skopiować sobie build z poradnika do tego Path of Building. Jednakże to już trzeba troszeczkę pograć, żeby docenić ten program i jego możliwości. Na samym początku nowi gracze stwierdzą, a dobra, później sobie to zainstaluję. I takie podejście jest jak najbardziej w porządku. Po prostu miejcie to z tyłu głowy, że jest takie narzędzie bardzo przydatne, które można pobrać. I wierzcie mi, że wszyscy, jeżeli się w grę wkręcicie, przejdziecie kampanię, to sobie to pobierzecie. Ja również doceniam działanie tego programu. No i trzeci program jest to Poetrade Macro, jest to w zasadzie skrypt, do którego link Wam zostawię w opisie. On jest o tyle ciekawy, i to tu również jest na troszeczkę późniejszym poziomie zaawansowania, on jest o tyle ciekawy, że wystarczy, że najedziemy na jakiś item, wciśniemy kombinację klawiszy i pokazuje nam się dokładnie jego aktualna wartość rynkowa, za jakie ceny jest wystawiany i tak dalej. Może nam czasem dropnąć legenda, która jest śmieciowa, i stwierdzimy, o, sprawdzę sobie potem, ile to będzie kosztowało, więc zostawię to w staszu. Później zapominamy, dlaczego to zostawiliśmy w staszu i nie wiemy, czy to nam jest potrzebne, czy nie. Później naprawdę, jeżeli chodzi o głównie o legendarne przedmioty, czyli unikatowe, warto jest sprawdzać, czy coś nie jest naprawdę dużo, dużo warte. Czy nie wyrzucimy przedmiotu, który na przykład jest warty, na przykład, nie wiem, 10 egzaltów, 4 egzalty, 5 egzaltów na start. Jest to bardzo, bardzo duży zastrzyk gotówki, a możemy po prostu przez naszą niewiedzę i brak doświadczenia go wyrzucić za 5 portal scrolli na przykład. Oczywiście za jakąś inną walutę tam u vendora, ale ja jeszcze tak dokładnie nie ogarniam takich śmieciowych trade'ów. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi o item filtr, to jest najważniejsza rzecz, którą trzeba pobrać. Dlaczego? Głównie dlatego, że podświetla on nam... Mamy kilka rodzajów podświetlania tych rzeczy. Jak widzicie, mam tutaj kilka tych item filtrów zaimplementowanych. Są to, widzicie, very strict, semi strict, regular, czyli standardowy, custom soundy. Możemy sobie pobrać specjalną paczkę z dźwiękami, z customizowanymi, na przykład dźwięki wypadania legend z Diablo i tak dalej, i tak dalej. Ja miałem przez długi czas dźwięki z polskimi memami, co było dosyć ciekawe, bo na przykład jak wyleciał na przykład mi Exalt, powiedzmy, to był dźwięk o kurwa, czy coś w tym stylu. No takie, każdy ma tam jakieś swoje gusta, guściki. Ja w przyszłości stworzę swoją paczkę z moimi dźwiękami standardowymi, tak więc warto mieć to na uwadze. I tak, jeżeli wypadnie nam chaos z opisu nie jest niczym zajebistym. Reforge a rare item with a new random modifiers. Czyli reforgujemy sobie żółty itemek, rerolujemy sobie po prostu żółty item i tyle. Jednakże mało kto wie, że to jest jedna z dwóch głównych walut w grze, czyli Exalt i Chaos. Exalt i Chaos. Exalt też nie jest, jak widzicie, enchants a rare item with a new random modifier, czyli dodajemy do żółtego itemu jeden dodatkowy jakiś suffix, co nie brzmi jakoś super epicko, a wierzcie mi, że to jest waluta, która potrafi Was naprawdę nieźle ustawić. Jeżeli on Wam poleci, nie macie item filtra i to Wam poleci na ziemię w gąszczu itemów, tego po prostu nie znajdziecie, nie ma opcji. A kiedy nam to dropnie z item filtrem, to po pierwsze tak, dostajemy dźwięk, dostajemy ogromne powiadomienie, ogromny, duży item, dostajemy promień idący w górę, tak jak mniej więcej w Diablo. I wydaje mi się, że taki opis tego filtru powinien Was wystarczająco zmotywować, żeby go pobrać, zanim zaczniecie grę. Instalacja jest prosta, pobieramy, wchodzimy w moje dokumenty, My Games, i tam jest Path of Exile, wypakowujemy tam paczuszkę
I tyle. Jeżeli nie będziecie umieli tego zrobić w jakiś sposób, to zgooglujecie to i bez problemu to ogarniecie. Jeżeli chodzi o opcje i dodatkowe programy, wydaje mi się, że to jest tyle ze wskazóweczek. Wybór buildu, moi kochani. Jak wybrać build? Jak wybrać postać? Która postać jest najlepsza w danej lidze? Takie coś nas na początku nie interesuje. Tutaj większością skilli może się posługiwać każda postać. O ile nie każdym skillem może się posługiwać każda postać nawet. Build wybieramy na kilka sposobów. Możemy sobie wybrać właśnie po skillu. Na przykład Toxic Rain. Ja używam Toxic Rain, a to jest taki główny tutaj mój skill, którym bije, który jest mocno wspomagany przez inne gemy i cały zestaw po prostu buildu, który udało mi się złożyć w te 3 tygodnie grania. Szukamy sobie skilla, oglądamy sobie, nie wiem, w internecie, przeglądamy, co tam jest ciekawego i szukamy sobie buildu pod ten skill. Jeżeli znajdziemy na przykład, nie wiem, tak jak tutaj mam tą postać Toxic Rain, no to szukamy sobie buildu, który będzie tak, noob friendly, czyli dla nowych graczy, bo wierzcie mi, że bardziej złożone was zagną na początku. Tani, cheap build, żeby po prostu móc go sobie pozbierać podczas kampanii, żeby pozbierać te gemy podczas kampanii, żeby już się w niego jakoś wdrażać, a później tylko ulepszać i żeby nie wymagał żadnego konkretnego itemu. Na przykład są buildy pod jakąś tam legendę, która tylko ta legenda daje dany skill i ona jest na początku droga i zanim do tego dojdziemy, żeby to kupić, to naprawdę się przemęczymy niesamowicie. Prosta sprawa. Znajdujemy sobie postać, znajdujemy sobie jej podklasę, czyli każda postać tutaj ma 3 podklasy i te 3 podklasy różnią się troszeczkę gameplayem. Jeżeli na przykład chcemy sobie zobaczyć łucznika, który jest Deadeye'em, czyli takim snajperem, Pathfinderem, mocno uzależnionym od Poisona, czy na przykład Riderem, który jest po prostu bardzo szybki, bardzo szybko się porusza. Szukamy wśród tych 3 podklas sobie buildiku, skilla i w taki sposób idziemy. I pierwsza sprawa, jeżeli już zaczynamy build, to przed wami, moi kochani, drzewko skilli, które jest dosyć przerażające, bo jest ogromne i jest nawalone tych kropeczek tutaj niesamowicie dużo. Ale żeby zbudować dobry build, to po pierwsze nie musicie tego wszystkiego czytać, nie musicie tego studiować, tych wszystkich kropeczek, żeby sobie coś fajnego wymyślić, bo po pierwsze startujecie z buildem już przygotowanym wcześniej w internecie, czyli z jakimś tam poradnikiem. Ja również z takim startowałem i za każdym razem z takim startowałem. Jeżeli się troszeczkę wdrożycie w grę bardziej, to będziecie mogli stworzyć coś na własną rękę, ale na start nie zalecam, bardzo, bardzo nie zalecam. Lepiej przygotować się wcześniej, mieć spisane mniej więcej czy na drugim monitorze, czy na telefonie gdzieś, o taki tutaj schemacik, w który chcemy pójść. Ale warto po pierwsze zwrócić uwagę na to, żeby było nam pokazane dokładnie, którędy iść. A przeważnie są filmiki, które pokazują bach, 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 najpierw tędy i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli mamy tylko screenshota na przykład z tym, co jest wzięte, a co nie, no to musimy się troszeczkę zastanowić, czy na przykład podczas levelowania naszej postaci, która na przykład jest tam, nie wiem, melasem, mamy na przykład takie kółeczko do używania danej broni, miecze. Czy warto na samym początku uderzyć w te miecze i już je levelować? Nie. Te kółeczko można po prostu pominąć, pójść dalej na przykład. W kolejny na przykład, tutaj mamy zręczność, omijamy to, chociaż jest to w poradniku, omijamy, idziemy dalej, bo tutaj mamy uniki, na przykład kulkę z życiem, czy jakiś tam ogólny inny damage. Pomijamy na początku miecze, bo co będzie, jeżeli podczas kampanii dropnie nam legendarny jakiś toporek? Albo jakaś zajebista, nie wiem, włócznia, coś w tym stylu, która będzie robiła dobry DPS. Wtedy ta ilość punktów, którą zainwestujemy na samym początku, czyli grając w kampanii, zostanie zmarnowana. Zostanie po prostu zamrożona. To będzie zamrożony DPS. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć leveli będzie po prostu leżało zamrożonych gdzieś z boku. Warto się zastanowić, jeżeli na przykład wystartujemy z naszego punktu, przejdziemy sobie tutaj, bach, 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 to są rzeczy takie ogólne, które zawsze nam się przydadzą. Tutaj rzeczy ogólne, które zawsze nam się przydadzą, ale warto się czasami właśnie zastanowić, czy nie zamrażamy punktów.
Tutaj zawsze będziemy mogli, po przejściu kampanii, po znalezieniu itemu, z którym będziemy już do końca gry, zawsze można wrócić, zawsze można zrefundować gdzieś jakieś punkty i uderzyć sobie w dane kółeczko. Wtedy będzie to wszystko działało i śmigało, a jeżeli tego nie wbijemy, tych mieczy, to nic nie tracimy na początku gry, bo pójdziemy w rzeczy, które zainwestujemy w rzeczy, które tak są ogólne i tak będą nam dużo dawały i tak nam będą dużo dawały. No chyba, że się uprzemy i będziemy, na przykład wejdziemy sobie w tutaj, jak widzicie, jest tutaj gdzieś na przykład, o, tu mamy miecze, tak? Nie, staffy, staff damage. Uprzemy się, że idziemy w staff damage, zaczniemy gdzieś tutaj, uderzymy w to i nie po prostu nawet jak nam dropnie fajny mieczyk, to nawet go nie ruszamy i dalej biegamy z tym jakimś tam białym staffem. Tak samo tutaj mamy, jak widzimy, mace, tutaj mamy topory, aksy, takie kółeczka na początku bym rekomendował, żeby ich za bardzo nie ruszać. I tak samo mamy dotki z obrażeniami od kryta. Na samym początku nie są one zbyt, tak samo jak w Diablo, nie są one zbyt opłacalne, żeby w nie iść, bo bardzo rzadko będziemy uderzać krytycznymi obrażeniami, więc to również będą zamrożone punkty. Tak więc podsumowując, drzewko skilli, korzystamy z poradnika, ale z głową i nie boimy się popełnić na początku błędu, bo refundy nie są aż tak tragicznie drogie, żeby gdzieś tam dwie kropeczki pójść, gdzieś się pomylić. Tak samo bardzo często w drzewko już jest pokazane mocno endgame'owo, czyli na przykład bez mana licza, bez tego typu sprawy. Ja na przykład na początku zrobiłem sobie mana licza tutaj, te trzy kropeczki, a później sobie je zrefundowałem, bo sobie w inny sposób to załatwiłem, ale podczas kampanii pomogło mi to bardzo, bardzo mocno. Tak więc tutaj zrobiłem poza kampanią, potem sobie to zredukowałem, parę miałem takich tutaj ścieżek, które sobie po prostu później zredukowałem, ale w levelowaniu i w kampanii, czy nawet na pierwszych mapkach było mi to bardzo, ale to bardzo pomocne. Na sam koniec jeszcze muszę dodać, że na drzewku mamy również coś takiego jak sokety. Po prostu uderzamy w soket, klikamy i mamy soket, w który wkładamy specjalny taki jewel. I te sokety wybieramy sobie na końcu. Nawet jak w poradniku ludzie idą sobie tędy i gdzieś na początku, tak jak widzicie, dosyć blisko mam tutaj pierwszy soket. Bach, 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 przechodzimy tędy, gdzieś tutaj i tutaj jest sokecik. Tutaj chyba też nie. Tutaj jest sokecik i według poradnika powinienem go kliknąć i iść dalej. Ale to jest zmarnowany w tym momencie skill, jeżeli nie mamy jewela, którego możemy tam wsadzić. To po prostu będzie pusty socket, pusty punkt, który sobie będzie tutaj stał. Lepiej uderzyć w niego już nawet na samym końcu, kiedy mamy gotowe sokety, albo kiedy mamy kupione sokety, kiedy nam wydropią, kiedy je kupimy, kiedy je wykraftujemy, cokolwiek. Wtedy dopiero klikamy sobie na soketa i wkładamy w niego jewela. Kolejną nieodłączną częścią buildu są nasze gemy. To są nasze skille, których będziemy używać i ich support, czyli mamy główny skill i 5 skilli, które je supportują. Oczywiście na początku nie będziecie mieli 6 skilli połączonych razem, tylko 2, 3 połączone razem. To już jest taki troszeczkę bardziej zaawansowany sprzęt, który ja mam, który i tak jest cienki strasznie, ale na to nie zwracajcie uwagi. Na początku będziecie mieli itemy właśnie po 3, po 3 sokety z gemami, połączone bądź nie. Staramy się, żeby były połączone i tak dalej. Ale musimy mniej więcej, jeżeli już mamy wybrany build, zgooglować sobie, gdzie te gemy możemy kupić. U którego vendora, bo nie wszystkie nam dropną na dzień dobry, bo szansa jest taka, a nie inna. Niektóre dostajemy jako nagrody, ale nie wszystkie. I czasami za bardzo małą kwotę możemy sobie kupić bardzo, bardzo duży support, buff do naszego skilla i popędzić kampanią jak szaleni. Musimy pamiętać również o tym, że te gemy się levelują. One mają swój poziom doświadczenia, jak widzicie, ten mam na levelu 2, ale ten mam na przykład na levelu 19, niedużo brakuje mi już do 20. Ale wyobraźmy sobie, że mamy gema, który jest supportem do naszego skilla. Na przykład mamy tutaj naszego Toxic Raina i supportuje go Archerem albo Projectile Support, albo Manipulation Support. Ale nie możemy go połączyć, nie daje on nam korzyści w tym momencie, czyli na przykład nie mamy jak, gdzie go wrzucić. Niektórzy gracze w tym momencie go nie używają, a warto wrzucić go w jakikolwiek
jakikolwiek tutaj pasujący, czyli na przykład zielony socket, tylko po to, żeby on levelował. A jeżeli nie mamy wolnych socketów w ekwipunku, zawsze mamy drugą broń tutaj. Bach. Ja mam tutaj specjalnie przygotowany, to akurat nie jest specjalnie przygotowany, ale warto mieć drugą broń z jakimkolwiek kolorami wrzuconą. Jak widzicie, tutaj możemy się przełączać między nimi i te gemy też będą nam levelowały. Później, kiedy znajdziemy sobie broń już z socketem, który będzie nam wspomagał naszego skilla, możemy go po prostu przełożyć, a zawsze on będzie levelował, moi kochani. Musicie pamiętać też o tym, że statystyki samego itemu nie są tak ważne jak gemy, jak sokety połączone w nim. Jeżeli mamy przedmiot, który ma trzy połączone ze sobą sokety i dobre statystyki, kontra przedmiot, który ma cztery połączone ze sobą gemy, pasujące do naszego buildu, ale słabsze statystyki, to zawsze wygra ten item, który, przynajmniej na starcie, wygra ten item, który ma cztery połączone gemy, bo support idący z gemów supportujących jest dużo, dużo, dużo większy niż na przykład damage samego tam łuku, miecza czy czegoś w tym rodzaju. Jeżeli chodzi o taką małą wskazóweczkę na start, to zawsze warto mieć podczas przechodzenia kampanii, nawet jeżeli nasz build tego nie przewiduje, zawsze warto mieć jakieś wsparcie dla AOE. Bardzo, bardzo nam to przyspieszy przechodzenie kampanii i no, głównie DPS AOE. A jeżeli już chodzi o szybkie przechodzenie kampanii, bardzo ważne jest, żeby na początku wybrać jako nagrodę Quicksilver Flask, czyli flaszkę, która nam przyspiesza poruszanie się. Bardzo, bardzo przyspiesza to właśnie przechodzenie kampanii, przebieganie przez mapki i pierwszą flaszkę możemy potraktować transmutem. Jak widzicie, mamy tutaj Orb of Transmutation i modlić się, że wylosuje nam jeszcze dodatkowo Movement Speeda. Movement Speeda oczywiście szukamy też na butach, żeby szybciej się poruszać i wtedy naprawdę już nawet na samym początku gry zapieprzamy jak rakieta. I co bardziej doświadczeni gracze w grach hack and slash będą potrafili to naprawdę docenić. No bo my tu nie gramy, żeby podziwiać źdźbła trawy i grafikę, animację potworów, ale po to, żeby jak najszybciej przejść tą kampanię, bo ta kampania to jest coś, co no, trzeba jakoś przegryźć. Jeżeli chodzi o kampanię, bardzo ważnym jest zapoznać się z bandytami. Tutaj jest taka specjalna jakby mechanika kampanii, w której musimy podjąć decyzję, czy zabić bandytę danego, czy jego nie zabijać. I to przeważnie pisze w buildzie. Mamy zestaw bandytów. Na przykład w moim buildzie było kill all, więc nie miałem żadnych problemów. Trafiamy na takie questy, które na przykład nazywają się dana postać, na przykład dajmy na to Zana, wants you to kill danego bandytę. I wtedy musimy znaleźć tego bandytę i go zabić. Dostajemy za to pasywkę, pasywnego skilla. I niektóre buildy przewidują to, żeby pomóc temu bandycie i go nie zabijać. Albo na odwrót, właśnie go zabić. Musimy się z tym zapoznać, musimy go zabić. Druga rzecz ważna przy kampanii to są Trials of Ascendancy. To jest bardzo ważne, trzeba to zaliczyć. To nie jest nic trudnego. Wchodzimy, na wielu lokacjach jest taki opis z boku, tak jak tutaj widzicie, jest taki opis, dokładnie na zielono. Pisze, this area contains Trial of Ascendancy, czyli wchodzimy do lokacji, która ma w sobie taką podlokację dodatkową, której musimy po prostu przejść zestaw pułapek, kliknąć taką tablicę na końcu i mamy to zaliczone. Nic trudnego, ale dzięki złożeniu zestawu tych triali możemy sobie wybrać później, później uzyskujemy dostęp do labiryntu, za którego przejście jesteśmy nagradzani właśnie naszą podklasą i punktami do podklasy. Oprócz tego bardzo dobrym lootem i oprócz tego możemy sobie zbufować w zależności od aktu bodajże hełm, rękawiczki i jeszcze jakiś tam item. Nie pamiętam dokładnie, ale to wam na początku nie jest aż tak potrzebne. Chodzi o to, że buff
po tym labiryncie jest niesamowity. Po pierwsze, może mamy podklasę, która nam daje niesamowity buff. Itemy, loot, no i samo troszeczkę ogranie, bo ten labirynt to jednak troszeczkę wymagająca bestia. Żeby tak troszeczkę więcej o nim powiedzieć, to layout jego zmienia się codziennie, tego labiryntu. Jest to zestaw lokacji, który musimy przejść, zebierać klucze i tak dalej. I mamy trzy walki z bossem. Trzy podejścia do walki z bossem. On za każdym razem, kiedy go jeżeli go zbijemy do danego poziomu hapsów, on ucieka, musimy przejść przez kolejne lokacje, kolejne starcie, później on ucieka, no i na końcu musimy go zabić i w zależności od tego, ile kluczy zebraliśmy w całym labiryncie, to później mamy, w zależności od tego, jeszcze lepszy loot. I tak przez wszystkie akty trzeba przejść, zrobić te triale, później labirynty, ale do tego zostawię Wam link w opisie. Zresztą do wszystkich tych rzeczy, o których Wam dzisiaj mówię, zostawię Wam link w opisie. Dosyć pomocne na starcie jest to, żeby używać flaszek na danych slotach i tak samo skilli na danych slotach. Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni, że na Q po prostu mamy coś, skill, którym szybko się poruszamy bądź uciekamy, to zawsze staramy się to robić niezależnie od tego, jaki to jest skill. Zawsze staramy się ustawić na przykład skill DPS-ujący pod tym samym klawiszem, skill z aurą pod tym samym klawiszem i tak dalej, i tak dalej. I tak samo jest z flaszkami. Musimy zapamiętać, pod którym klawiszem mamy flaszkę, która uzupełnia życie, która daje speeda, czy która usuwa dane efekty. To jest dosyć ważne i zawsze powinniśmy te flaszki w ten sposób układać. I to jest bardzo podobne do tego z Diablo. W Diablo na przykład przyzwyczajamy się w jednym buildzie, że skill, którym szybko się poruszamy, jest tu, skill, który szybko robimy daną rzecz, jest tam i później przy robieniu innego buildu podobne rzeczy ustawiamy pod tymi samymi klawiszami, ale to już jest taka bardzo, bardzo ogólnikowa wskazówka. W nowej lidze zreworkowany po części zostaje też system hideoutów, czyli naszych kryjówek. I tutaj jeszcze nie widziałem, jak to dokładnie działać będzie po patchu, ale podobno będzie się pojawiał NPC, który będzie nam mówił dokładnie, jak założyć hideouta i wyskoczą jakieś tam specjalne powiadomienia z tym związane i od razu to zróbmy. Od razu załóżmy tego hideouta, ponieważ stoły craftowe, które tam będą, tego typu sprawy, będą na początku naprawdę dosyć kluczowym upgrade'em do DPS-u. Będzie można nim zwiększyć DPS nawet dwukrotnie, ale to już będziecie musieli sobie... Nie grałem w żadnego PST, więc nie wiem, jak to tam dokładnie będzie wyglądało. To już podczas ligi będzie trzeba sobie dodatkowo ogarnąć, ale trzeba mieć to z tyłu głowy. Dosyć ważną rzeczą jest poznać mniej więcej recepty wendorskie, tak ja to nazwę powiedzmy. Chodzi o to, że tutaj nie ma golda, to już zresztą pewnie wiecie, nie ma waluty takiej ogólnej, za którą sprzedajemy, kupujemy itemy. Jest tu handel wymienny i jeżeli sprzedamy na przykład przedmiot, kurczę, mam tutaj trochę tego dużo, zwykły, tutaj są różne powiedzmy przedmioty, ale jeżeli sprzedamy przedmiot zwykły, bez żadnych, nie wiem, gniazd, może to im się akurat gdzieś tu przyfarci, żeby znaleźć. O, proszę, mamy. Jak widzicie, przedmiot z trzema tymi samymi gniazdami połączony linkami daje nam Orb of Augmentation. Tutaj już znowu mamy Alteration Shard i Alchemy Shard. Tutaj są recepty, bo tutaj mamy akurat legendę. Tu mamy tylko i wyłącznie 12 Alchemy Shardów, które 20 daje nam Orb of Alchemy. Ale jest to dosyć, powiedzmy, ciekawe. A tutaj mamy, widzicie, item, który jest biały. Ma trzy różne sokety połączone ze sobą i za niego dostajemy Chromatic Orba. Chromatic Orb na przykład pozwoli nam przekolorować sobie gniazda. Jak widzicie, tutaj sobie ja sobie to zamienię. Mam tego Chromatic Orba i użyję sobie go na tym oto hełmie. Bach, zmienił mi się kolor tego soketu. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby już to na początku robić, ale żeby wiedzieć, że czasami warto podnieść dany item, żeby go wymienić właśnie na tego typu walutę i mniej więcej mieć z tyłu głowy to, że są takie recepty. Ja Wam je oczywiście zostawię w opisie wszystkie. Nie będę Wam tu wszystkich ich omawiał, bo ten poradnik musiałby mieć... Poradnik, zestaw wskazówek musiałby mieć 2 godziny dosłownie, a filmy z działaniem
wszystkich orbów oraz praktyką craftingu pojawią się już na dniach, bo już jutro pojawi się film z omówieniem wszystkich orbów, a pojutrze te wszystkie orby w praktyce, czyli będę sobie tam craftował kołczan i flaszkę. Tak więc, moi kochani, wydaje mi się, że na samiutki początek taki zestaw wskazówek może Wam się przydać. Jeżeli macie jakieś pytania, zajrzyjcie w sekcję komentarzy. Jeżeli macie jakieś propozycje dla nowych graczy, napiszcie je w sekcjach do komentarzy. To jest mój pierwszy w zasadzie taki, można powiedzieć, poradniczek, zestaw wskazówek. Wiem, że trochę chaotyczny, wiem, że na pewno dużo rzeczy dla początkujących pominęłem, ale wydaje mi się, że lepiej stworzyć tego typu materiał niż nie tworzyć nic. I ten materiał to nie jest tylko i wyłącznie moje dzieło. Bardzo, bardzo, bardzo dużo pomogli mi ludzie. Ludzie z gildii, ludzie widzowie, Mask, tutaj szczególnie ciebie pozdrawiam. Dużo ludzi przysłało mi swoje własne dokumenty, spisy rzeczy, które powinienem poruszyć. Było tego bardzo dużo i naprawdę bardzo łatwo byłoby się w tym pogubić, gdybym to Wam wszystko przedstawił. To jest bardzo, bardzo skoncentrowana i skompresowana wersja rzeczy, które wypadałoby na sam początek wiedzieć. Oczywiście, jeżeli troszeczkę będziecie cierpliwsi, zasubskrybujecie kanał, moja wiedza oczywiście będzie się ciągle powiększać o Pawłowie, jak będę gotowy to grał i grał i grał i grał. Poradniki pojawiające się będą bardziej dla zaawansowanych również, dla średnich graczy i jeżeli będę tą wiedzę miał sam już ogarniętą calutką w małym paluszku, oczywiście calutki nigdy pewnie nie będę miał, ale nawet podstawową, to poradniki będą bardziej złożone, będę w nie bardziej, lepsza wiedza będzie jakby w nich zawarta. Tymczasem na ten moment stwierdziłem, że dla startujących w sezonie takie coś może się przydać. Jeżeli Wam się to podobało, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz i moi kochani, widzimy się na starcie ligi, czyli już w piąteczek. Bodajże liga startuje o 20 albo o 21. W każdym razie startuje z 24-godzinnym streamem z tej ligi. Więc zajrzyjcie na Twitcha i trzymajcie rękę na pulsie. Zostańcie na kanale, bo na dniach będą wchodziły kolejne poradniki. Tymczasem ja się z Wami żegnam. No i widzimy się na streamie 24-godzinnym. Mam nadzieję, że się podobało. Dzięki Wam wielkie. Do następnego. Pa, pa.